Moi kochani, jest niedziela, jak zawsze w niedzielę na weekendzie pełnym łaski, przed południem, przed mszą świętą, jest konferencja z cyklu o ości w gardle, czyli jak to mówiłem wam rano, niedzielne psucie humoru chrześcijanom. Czyli zawsze staramy się w niedzielę rano zapodać wam taki temat, który ma was trochę ukuć, czyli ma sprawić, że wam ość w gardle Stanie i się lekko zadławicie. Czyli chodzi o to, żeby patrzeć na różne ważne wymagania, na czasem propozycje pana Jezusa, które idą nam trochę w poprzek i trochę w niesmak. Więc posłuchajcie słowa i ojciec Tomasz zacznie. Czytamy cały szósty rozdział księgi Daniela. Także... Uzbrójmy się. Królestwo objął Dariusz Med, który miał wtedy 62 lata. Postanowił on ustanowić nad swoim królestwem 120 satrapów i umieścić ich w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech zwierzchników, a jednym z nich był Daniel. Im to satrapowie mieli zdawać sprawę. Król więc nie musiał już słuchać sprawozdań satrapów. Daniel zaś wyróżniał się wśród tych zwierzchników i satrapów, gdyż miał w sobie nadzwyczajnego ducha. Dlatego król zamierzał postawić go nad całym królestwem. Wyżsi urzędnicy i satrapowie szukali więc pretekstu, aby oskarżyć Daniela o jakieś zaniedbanie w sprawach królestwa. Jednakże nic przeciwko niemu nie mogli znaleźć, bo był sprawiedliwy. Nie znaleźli żadnego zaniedbania ani marnotrawstwa, których by się dopuścił. Wtedy mówili między sobą nie znajdziemy przeciw Danielowi niczego, poszukajmy więc w tym, co wiąże się z kultem jego Boga. Następnie owi zwierzchnicy i satrapowie udali się spiesznie do króla i powiedzieli: „O Dariuszu, królu, obyś żył wiecznie. My wszyscy, zwierzchnicy królestwa, prefekci i satrapowie, doradcy i gubernatorzy, jesteśmy zdania, że powinieneś wydać zarządzenie i ogłosić dekret, iż każdy, kto w przeciągu trzydziestu dni będzie modlił się do jakiegokolwiek innego boga albo człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów.” Teraz więc królu ustanów takie prawo, którego nikt nie może naruszyć, podobnie jak żadnego innego prawa Medów i Persów, i każ je zapisać w dokumencie. Król Dariusz kazał więc sporządzić dokument i go ogłosić. Kiedy Daniel dowiedział się, że został sporządzony taki dokument, poszedł do swojego domu, którego okna wychodziły w kierunku Jerozolimy. Tam trzy razy dziennie na kolanach modlił się i wielbił swojego Boga, jak to czynił dotąd. Kiedy ci ludzie niespodziewanie tam weszli, zastali modlącego się Daniela, który wzywał swojego Boga. Udali się więc do króla w sprawie królewskiego nakazu. Królu, czy nie ogłosiłeś dekretu, że każdy, kto w przeciągu 30 dni będzie się modlił do jakiegokolwiek innego Boga? Albo człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Król powiedział: Rzecz jest oczywista zgodnie z niezmiennym prawem Medów i Persów. Wtedy oni odpowiedzieli królowi: Daniel, jeden z wygnanych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z twoim dekretem, który wydałeś i trzy razy dziennie odprawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo się zasmucił i myślał o tym, jak uratować Daniela. Aż do zachodu słońca szukał sposobu, by go uratować. Jednak ci ludzie przyszli do króla i powiedzieli: Wiec królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani wyrok wydany przez króla nie może być naruszony. Wtedy król kazał przyprowadzić Daniela i wrzucić go do jaskini lwów. Król powiedział do Daniela: Niech cię wyratuje twój Bóg, któremu już tak długo służysz. Przytoczono kamień i zastawiono na nim otwór jaskini. Król zapieczętował go swym własnym sygnetem i sygnetem swoich dostojników, tak iż w sprawie Daniela niczego nie można było już zmienić. Odszedł król do swojego pałacu i pościł przez całą noc. Bardzo się smucił i nie mógł spać. Oślicie wstał i natychmiast poszedł do jaskini lwów. Gdy zbliżył się do jaskini, z niepokojem w głosie zawołał do Daniela: Danielu, sługo Boga żyjącego, czy Twój Bóg, któremu już tak długo służysz, zdołał Cię uratować przed lwami? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: O królu, obyś żył wiecznie. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwom. Aby nie wyrządziły mi krzywdy. Skoro przed nim okazałem się sprawiedliwy, również wobec ciebie, królu, nie jestem winny. Wtedy król bardzo się ucieszył i kazał wyciągnąć Daniela z jaskini. Kiedy wyciągnięto Daniela z jaskini, nie było na jego ciele żadnej rany, gdyż zaufał swojemu Bogu. Król kazał przyprowadzić tych ludzi, którzy swymi oskarżeniami chcieli zaszkodzić Danielowi. Zostali oni wrzuceni do jaskini lwów wraz ze swoimi synami i żonami. Zanim jeszcze wpadli na dno jaskini, lwy rzuciły się na nich i zmiażdżyły im kości. Potem Król Dariusz napisał do wszystkich ludów, narodów i języków zamieszkujących całą ziemię. Pokój wasz niech będzie niezmącony oto zarządzenie, które wydaje niech w całym moim królestwie w którym panuje wszyscy, odczuwają lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo on jest Bogiem żywym i wiecznym. Jego królestwo jest niezniszczalne, a jego panowanie nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z paszczy lwów. Danielowi dobrze się powodziło w królestwie Dariusza i w królestwie Cyrusa Persa. Tyle. Czytania. Opowiadaliśmy Wam już od dwóch dni o tym, co jest ważne, i o tym, że Bóg przychodzi ze swoją miłością, żeby nas o niej przekonać, i żeby nas uzdrowić, i żeby nas oczyścić, żeby nas umocnić, żeby okazać nam swoją miłość. Wczoraj trochę mówiliśmy też o tym, że chce nas posłać. Że nie o to chodzi, żebym tylko ja się dobrze miał, ale że te dary, które są we mnie złożone, mają być dla innych, mają świecić innym, mają służyć innym, że, że po to Bóg daje dary. To się gdzieś wypełnia czy dopełnia, chociaż też bierze początek właśnie z Trójcy Świętej, że tak naprawdę w Trójcy już dokonuje się to wzajemne służenie z miłości, a my tylko jesteśmy na podobieństwo tego, co dzieje się w Trójcy. A dzisiaj chcemy wam powiedzieć i to jest ta oś, że to nie znaczy, że nie ma zła. I to nie znaczy, że wam się nic nie stanie. Bo my bardzo często tak myślimy, że aha, jak już pana Boga przyjąłem i tak już właśnie jestem taki bardziej pobożny i sprawiedliwy i uczciwy, i już nie grzeszę. A nawet jak grzeszę, to się szybko spowiadam i tak dalej i tak dalej. No to już wtedy będzie dobrze. No i właśnie chcę wam powiedzieć, że nie. I jeżeli zostaniecie posłani, to zostaniecie posłani jak owce między wilki. Taka jest rzeczywistość. Ja? Że jeżeli ktoś wam będzie mówił: "O, nawróciłeś się, już będzie dobrze wszystko." To chcę wam z tego miejsca powiedzieć: nie będzie dobrze. Ja? I nie dziw się Jezus bardzo jasno to mówi, zwłaszcza pod koniec już swojej działalności, podkreśla to. Tak jakby miał coś najważniejszego jeszcze do przekazania. Mówi: Jeżeli z zielonym drzewem to czynią, co się stanie z suchym? Nie jest uczeń nadmistrza, jeżeli mnie prześladowali i was będą prześladować. Że taka jest natura zła w tym świecie i natura dobra, że. To się wzajemnie nie znosi. I że my jesteśmy jakimś polem bitwy w tym. I nie jest to zła nowina, ale jest dobra nowina. Bo Bóg mówi, co z tego, jakby było dobrze, tylko wtedy, kiedy jest dobrze. Co z tego, kiedy Bóg by był z tobą tylko wtedy, jak było dobrze? Cud polega na tym, że Bóg jest z tobą przede wszystkim w tym, kiedy jest źle kiedy jest trudno, kiedy doświadczasz zła w swoim życiu, kiedy doświadczasz cierpienia w swoim życiu, nawet jak jesteś absolutnie niewinny. My nie jesteśmy najczęściej niewinni, tam mamy swoje za uszami, więc też nie myślmy sobie tak, że od razu tak cierpimy dla Królestwa Niebieskiego. Czasami cierpimy z naszej własnej głupoty albo tam właśnie, że mamy to czy tam, tamto niepoukładane, ale bywa też tak, i Bóg nie czeka na to, że ty będziesz dopiero taki już doskonały, to wtedy on ci dopuści pokusę jakąś czy tam właśnie jakieś cierpienie. Jakby on nie lubi czekać, mm. nie? że przychodzi to już wcześniej. I ty nie umiesz tego dobrze przy, przeżywać tak jak on, jak patrzymy, jak został oskarżony, jak, jak został pojmany, jak został biczowany, koronowany cierniem. Yy, właśnie prześladowany na drodze krzyżowej, ukrzyżowany, i, i, i my tak nie jesteśmy, tak jak o nim jest napisane, że był jak baranek prowadzony na rzeź, który nawet nie otworzył ust swoich. Wszystko przeżywał yy, tak świadomie, prawda, że mówił sam: Nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję. No, my raczej mamy inne doświadczenie, że, że raczej nam odbiera ktoś coś. Nie? To, co wczoraj też słyszeliśmy w kontekście modlitwy Ojcze nasz, że ktoś nam zawinił nie? i my mamy przebaczyć. Nie potrzebujemy przebaczyć, jak nam nikt nic nie zawini. Że bardzo konkretnie coś się dzieje złego w moim życiu, za, mam za co przebaczać. Ale jednocześnie też ja jestem krzywdzicielem i robię różne, różne złe rzeczy w moim życiu i liczę na to, że ktoś będzie miał na tyle miłości, że mi będzie umiał przebaczyć. Ja? Ale wracam do tego nawet takiego no, niezwykłego przykładu Daniela, kiedy on rzeczywiście jest sprawiedliwy i nie można mu niczego zarzucić, niczego nie zaniedbał. Nic król nie stracił, jakby no nie ma o co go oskarżyć, no po prostu nie ma o co. To zawsze można wymyśleć. Nie? Mówię o tym dlatego, że myślę, że wielu z was tego doświadcza, że to, że nawet sobie wszystko tam żyjecie, no jak Bóg przykazał, nie? No nikomu nic złego nie robicie w sensie takim, że jesteście złośliwi, że chcecie kogoś upokorzyć czy dać mu odczuć, jaki jest, nie wiem, zły, głupi, bezsensowny i coś tam idę. Macie taką radość w pastwieniu się nad kimś. Nie. Po prostu się modlicie i już nie pasuje. Że myślę, że wielu z Was jest takich, że po prostu chce być pa, blisko Pana Boga, szukać Pana Boga, yy, modli się, to już jest prześladowany przez męża, przez żonę, przez dzieci, mm. <noise> przez y, kolegów z pracy, przez co, to, co ty jesteś, nie? I z jednej strony nawet cię podziwiają może nawet i mówią, a, o, to jest taki święty, jest. No, mm. a z drugiej strony zaraz, jak tam... Mu tą szpilkę włożyć. Widzicie tutaj w tym rozdziale, to jest spreparowana sytuacja. Nie mają o co go oskarżyć, to sami wymyślają, pójdziemy do króla, zrożymy mu taką propozycję, żeby ustanowił takie prawo, o które potem będę mógł oskarżyć Daniela, nie? bo się nie wywinie. Nie? I jest w człowieku taka przewrotność, zdolna do takich rzeczy, które mogą też ciebie spotkać. Nawet jak sobie już tak wyczyściłeś to życie, uporządkowałeś, że jesteś zaprzyjaźniony z Bogiem, zaprzyjaźniony z ludźmi, tym darem, który otrzymałeś, służysz, jak umiesz, czy jesteś piekarzem, stolarzem, robisz jak najlepiej, często taniej, często jakoś tam, prawda, idziesz na rękę, yy, prawda, w ogóle no, szanujesz ludzi i tak dalej, i tak dalej, i nagle ktoś cię oskarża o coś. To się dzieje. Czy my to umiemy przyjąć? Czy możemy to usłyszeć? To jest też ten moment, który widzimy u Piotra, który mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus zaraz zapowiada, Syn Człowieczy będzie cierpiał. I on go już bierze na stronę i mówi, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Dlaczego? Bo jak na ciebie przyjdzie, to i na mnie przyjdzie. A ja nie chcę, żeby na mnie przychodził. Ja chcę się znać z Panem Jezusem, ale nie chcę iść jego drogą. No przecież, przecież, no po to chyba on oddał życie i umarł, i tak, żebym ja nie musiał tego robić. Jakoś tak, jakoś nie. Chcesz iść tą drogą, która jest drogą mistrza? Jesteś jego uczniem, czy nie? Przyjmujesz to czy nie? I nie chodzi mi o to, żebyśmy byli masochistami teraz. O, czekam, aż coś mnie teraz spotka złego. O, ja super. Nie? Uderzył mnie, a, oskarżył, a, super. Nie? Co prawda, ja sobie przypominam taki moment z historii świętego Dominika, że miał kiedyś taką fazę na pragnienie męczeństwa. Nie? I tam rzeczywiście głosił Ewangelię wśród tych heretyków, albigensów i waldensów, więc im się to nie podobało. Więc oni wynajęli jakąś tam bandę zbójów, żeby jak będzie przechodził z jednego miasta do, do drugiego, to żeby na niego napaść i żeby go kilim. Więc oni się tam zaczaili, prawda? I on idzie. Oni wyskakują, żeby go zabić, a on mówi, alleluja, na to czekałem, zabijajcie mnie, chcę być męczennikiem. Oni zobaczyli, przestraszyli się i uciekli. <śla> no nie wiem, czy was na to stać, <śla> czy mnie na to stać. Nie? To przychodzi często bardziej subtelnie. Nie? Ze strony, której się nie spodziewasz, a bardzo często może właśnie z tej strony twoich najbliższych. I to jest najbardziej bolesne. Tych, którzy, o których myślisz, że są Twoimi przyjaciółmi, od tych, którym służysz, którym okazujesz miłość, dla których jakby oddajesz swoje życie, to właśnie stamtąd najczęściej przychodzi ten cios. Ja? I to jest dokładnie tak, jak w historii Pana Jezusa, że można by powiedzieć: wszyscy chcą dobrze, a wychodzi jak zawsze. Bo gdy tak pomyśleć po ludzku, czy ci Żydzi, którzy go oskarżyli, chcieli źle, oni mieli jako jakieś dobro na względzie, chcieli, żeby tam właśnie nie było zamieszania, żeby tam Rzymian nie prowokować, żeby coś tam, no bo to Mesjasz coś niewygodnego, lepiej, żeby było cicho. No to zróbmy tak. Nie? Piłat też najchętniej umyłby ręce i nic by nie zrobił. Nie? Judasz też tak naprawdę jakoś dobrze chciał. No i wszyscy chcieli dobrze, a go ukrzyżowali. I tak samo jest, nie, że ktoś, ten, który mnie jakoś obwinia czy skarża, bardzo często możliwe, że chce ocalić rodzinę, bo myśli, że jesteś dewotem czy dewotką i że to zaszkodzi dzieciom i nie wiem, co tam jeszcze, to trzeba cię ukrócić. A jeszcze biegasz tu i tam, może po jakichś spotkaniach i coś, i nie macie w domu. No, niby jest ugotowane i nawet wysprzątane, ale mogłoby być bardziej. No. I, i, I to jest to. Nie? nie obronisz się. Chcę Ci z tego miejsca dzisiaj powiedzieć, to jest ten oścień. Nie obronisz się, żeby nie wiem co. Możesz się wykazywać wszystkimi świadectwami. Możesz powiedzieć, autorytet tak powiedział. To jest, nie wiem, filozofów możesz przywoływać teologów, mędrców, yy, nie wiem, jakichś tam super znanych, prawda, jakieś gwiazdy szóstaka możesz nawet. Tak. Szustak tak powiedział. Nie ocali cię to. Że, że to jest, nie? że przecież to w Biblii jest, albo że to jest to, nie ocalicie to. Bo to w ogóle nie chodzi o prawdę, nie? tylko o jakieś wyimaginowane dobro, które tak naprawdę Cię doprowadzi do złego. Nie? To oczywiście tylko pozornie tak jest, że do złego. Bo przez to cierpienie, czy nawet śmierć, idziesz do. Nowego życia. Tylko bardzo trudno to przyjąć, że trzeba umrzeć, żeby zmartwychwstać. Do tego jesteśmy wezwani, do tego jesteśmy zaproszeni. Czy my jesteśmy na tak? Może właśnie jesteśmy na nie? I dopiero teraz otwiera się przed nami taka perspektywa i Jezus bardzo konkretnie zadaje mi to pytanie. Może jeszcze w tym momencie nie muszę mieć odpowiedzi, ale że w ogóle jest przede mną taki temat. To może być naprawdę coś bardzo różnego. Możesz naprawdę w 99% nawet jakby wszystko Ci się zgadzać w życiu. Jest jakiś taki jeden element, który po prostu Cię ukrzyżuje. Wycierają tym szostakiem po prostu wszystko, co tylko się dano. Yy, a w ogóle też. To, to. To o Dominiku. Ja czytałem wszystko o Dominiku, co istnieje. W życiu nie słyszałem takich historii. Nie wymyśliłeś tego? Jeszcze pogadamy na osobności. Ja też czasem wymyślam takie historie, nie? Tak, nakazanie, nie? Bo pasuje. No Nie czytałem nigdzie o czymś takim nie słyszałem. Ja myślę dodać tylko dwie rzeczy. Bo On to jest w ogóle taki łagodny baranek, nie? Bo to jest tak, my mamy taką funkcję, wiecie, on jest zawsze dobry policjant, jestem zły policjant, nie? I on nawet jak wam mówi trudne rzeczy, to was tak głaszcze, nie? Nie, to są strasznie proste pytania. Kiedy barany wreszcie zaczniecie o Panu Jezusie mówić? Jak to jest, że trzy czwarte katolików nie jest się w stanie w robocie albo przyznajomych ich odezwać, że, wierza, że, że wierząca jest? O, no tak. Pomyślcie teraz o tych wszystkich sytuacjach, gdzie gdzieś tam na studiach, w pracy ktoś tam na przykład coś najeżdżał na jakieś kościelne sprawy albo na jakieś z, sprawy związane z wiarą i tak jak myszki siedzimy, nie? Bo przecież jak się odezwę, to mnie przecież z zaraz. Zrobią za mnie oszołoma średniowiecza i tam w ogóle coś jeszcze, nie? No i niech robią. Kani, Daniel poszedł do jaskini lwów i się nawet na sekundę nie zawahał. Mówiąc krótko, powiedział, że żyj tam je. Chcecie, zjedzcie. My to oczywiście, że to nie jest tylko nasza decyzja, to jest jasne. To jest łaska od Ducha Świętego. Taka odwaga. A już moment że się nie wspominam w ogóle, bo to... To jest tylko i wyłącznie łaska Ducha Świętego. Że ktoś na przykład jest gotowy na to, żeby oddać swoje życie. Taki Dominik, który tam przed nimi stanął. No nie to, że Dominik to wymyślił. Tylko to Duch Święty w nim działał, że dał mu taką odwagę. Ale koniec chciałbym, żebyśmy to bardzo mocne pytanie sobie zadali. Jak to jest z tym naszym przyznawaniem się i otwartością do wiary? Kiedy nas pytają, albo kiedy bierzemy udział w takich. Ja wiem jak to jest, kochani. Ja doskonale wiecie, ja pochodzę z rodziny niewierzącej. Wychowałem się całe życie w domu, w którym się nie wierzyło. Każde moje jakiekolwiek związanie z kościołem było niezwykle piętnowane. Teraz jest na się trochę inaczej. Ale przez całe moje życie tak było. Kiedy wstąpiłem do zakonu, przez pierwsze dwa lata mnie nie wpuścili do domu. Powaga. Więc to znaczy wyznać wiarę, i to oznacza koniec twojej relacji z rodzicami? Koniec. Zamknięta relacja. Nie ma. I konie, wiara nas postawi w takich miejscach, i wszyscy je znacie. Z domów, z rodzin. Z roboty, z przyjaciół, ze środowiska, gdzie jesteście, i tak dalej. To nie jest dzisiaj modna sprawa, być wierzącym. I koniecznie trzeba takie pytanie dzisiaj, ona ma popsuć humor. To jest mój cel. Żebyśmy sobie zadali takie pytanie, jak to jest z tym naszym przyznawaniem się do wiary. Ale druga rzecz. I ona jest, myślę, równie ważna. Bo czasem z tego robimy bardzo niedobrą rzecz. Myślę, że znacie takich katolików, którzy wojują z całym światem, nie? Takich katolików, którzy robią z kościoła taką oblężoną twierdzę. I trochę tak to brzmi, jak właśnie przed momentem powiedziałem, tak? Z takim, mamy takich. Różnych, świeckich, duchownych i tak dalej. Którzy jeżdżą po całym świecie. W sensie jeżdżą chodzi mi, że jadą po całym świecie. Jadą po grzesznikach, jadą po tych wszystkich, którzy inaczej myślą, jadą i tak dalej. I oni są przekonani, ale przecież bronię wiary. Waga kochani, nie do tego, broń Boże, Was zachęcamy, żeby to było jasne. Absolutnie nie do tego. Absolutnie nie do takiej postawy, gdzie stajesz przed kimś, kto właśnie jest, twoją rodzina, przed Twoim mężem i gardzisz nim, bo on nie wierzy i cię oskarża i cię prześladuje, a ty jesteś wyżej. Nie, nie, nie. Broń Boże, nie chodzi o coś takiego. Broń Boże. I ta ostrość nie ma oznaczać właśnie tego. Ta ostość ma oznaczać odwagę w nas, ma oznaczać gotowość, żeby za Panem Jezusem pójść. Ale ona nie ma nic wspólnego z wojowaniem. To, co powiedział wód wczoraj jako anarchista pacyfista, schowaj miecz do pochwy. Pan Jezus to powiedział bardzo wyraźnie: schowaj miecz do pochwy. Bronienie mnie nie polega na mieczu. I za to nam to mówimy, że mamy bronić wiary. Mamy się za nią wstawiać, mamy bronić Pana Jezusa, kiedy Go obrażają. To nie znaczy, że mamy wyciągać miecz. To nie znaczy, że mamy wojować teraz z całym światem i robić krucjatę przeciwko światu. Broń Boże. Wojuje się oddając życie za ten świat. Wojuje się kochając. Wojuje się spokojnie mówiąc, w co się wierzy i tyle. A nie próbując... Zniszczy kogoś drugiego. Mamy takie tendencje w Kościele, niestety mam wrażenie w Polsce, strasznie dużo mamy takich tendencji w Polsce. Pewnie dlatego, że jesteśmy jeszcze dosyć silnym Kościołem. Tak patrząc na resztę Europy, to rzeczywiście u nas wiarą nie jest źle, to prawda. Patrząc na resztę Europy nie jest źle. Tylko niestety z tego przekonania czasem dochodzimy do, właśnie do czegoś takiego, że skoro jeszcze nie jest tak źle, to możemy, że tak powiem, innych traktować z buta. Jeszcze nas to upokorzy. Jeszcze dostaniemy po dupie, spokojnie. Jedno z najbardziej szokujących zdań, jakie usłyszałem w swoim życiu, to jak wstąpiłem do zakonu w Nowicjacie, przyjechał taki Francuz ze wspólnoty świętego Jana. Może kojarzycie, są takie wspólnoty świętego Jana we Francji, one pochodzą trochę od dominikanów. Taki ojciec Marii Dominik Filipie założył. Mają trochę duchowości dominikańskiej. To są tacy mnisi w mieście, coś takiego jak wspólnoty jerozolimskie, może niektórzy kojarzycie z Warszawy. Ja pamiętam, przyjechał, ja wtedy byłem w Nowicjacie, byłem tam za dwa miesiące w zakonie, i on prowadził rekolekcje i na pierwszej konferencji powiedział następującą rzecz, powiedział tak, jeżeli Kościół i Pan Jezus to jest jedno ciało, no bo my jesteśmy ciałem, On jest głową, tak mówi święty Paweł, nie? Pan Jezus to jest głowa tego ciała, my jesteśmy ciałem Jego. No to mówi, jeżeli głowę zabili, ukrzyżowali, pochowali, no to jak ciała mają nie zabić, nie pochować i nie ukrzyżować, w sensie odwrotnie, nie zabić, ukrzyżować, zabić i pochować. Mówi, przecież nie może ciało pójść inną drogą niż głowa. No to to widział, żeby głowa poszła osobno, a ciało osobno. I mówi, jeżeli Pan Jezus taką drogę przeszedł, to co mówił Tomek, to skąd my się spodziewamy, że nie przejdziemy takiej drogi? I on mówił bardzo prosto. Przyjdzie taki czas, kiedy Kościół umrze, tak jak Pan Jezus. To nie znaczy, że zginie. Umrze i zmartwychwstanie, tak jak Pan Jezus. Ale jeżeli Kościół ma być ciałem Pana Jezusa, to musi pójść Jego drogą. I koń my w tym wszystkim mamy stanąć razem z Nimi. Nie z mieczem, nie wojując z tymi, którzy mordują, tylko tak jak on. To jest bardzo trudne. Mnie się to łatwo mówi i doskonale wiem, jak nie przystaje to, kim jestem i to, co sam myślę i robię, do tego, co mówię wam teraz. Wiem, jak sam tego nie potrafię. Ale mamy dzisiaj w niedzielę usłyszeć to. Pomyślcie, może jak wrócicie do domu, albo wrócicie gdzieś tam, gdzie mieszkacie i tak dalej. Może trzeba wreszcie gdzieś się odezwać, nie wojując, nie wyciągając miecz przeciwko komuś. O, wy parszywe grzeszniki! Wszyscy się będziecie smażyć w piekle. Ja wam to mówię, głoszę wam dobrą nowinę. No tak bardzo często wygląda dobra nowina tych chrześcijan, Ogłaszam wam tę dobrą nowinę. Nie, ale może jest tak, że tam, gdzie pana Jezusa obrażają, to trzeba powiedzieć, a ja go kocham. I tyle. A dla mnie to miłość mojego życia. I strasznie mnie boli, jak go obrażacie. I tyle. Tylko trzeba to powiedzieć. Ilu z nas się boi tego zrobić. Kochani, ja mimo, że jestem księdzem, przez lata, jak już byłem księdzem, i przyjeżdżałem do domu, miałem strach, żeby się przeżegnać przed posiłkiem. Naprawdę. Mimo, że byłem księdzem, i oni wiedzieli, że jestem już księdzem, no bo to trudno było nie wiedzieć, że syn jest księdzem, nie. I siadaliśmy do obiadu, ja miałem ogromny opór, żeby powiedzieć, zanim weźmiemy tą łyżkę, mamo, tato, to się pomudmy chwilę, bo wiedziałem, że są niewierzący. Więc to nie jest tak, że to wszystko przychodzi łatwo. Wiecie, jak to jest, jak strasznie trudno czasem publicznie cokolwiek pokazać. Nie? I mówię, nie chodzi mi o żadną ostentację, nie chodzi mi teraz o żadne. Ja kocham też tych katolików, nie? Jedzie tramwajem, kościół mija. Musi tra tramwaj musi widzieć, nie? Bo on się teraz do wiary przyznaje, nie? Ja mam nadzieję, że rozumiecie, że nie o to chodzi. Że nie chodzi o żadne wyciąganie mieczy, nie chodzi o żadne dewocje, nie chodzi o żadne manifestacje itd., tak itd., 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 nie? Nie. Tylko pytanie, czy się przyznajemy, czy jesteśmy gotowi, albo czy przynajmniej prosimy Ducha Bożego, zrób mnie gotowym. Bo to jest jego dar oczywiście, to nie jest coś, co sami możemy zrobić. Tylko by nam się tego trochę przydało, myślę. Szczególnie, jeżeli tu jesteśmy, tu się, przypuszczam czujecie wszyscy bardzo dobrze, nie? Jesteśmy w kupie własnej, nie? We własnym smrodzie jest najlepiej. Czujemy się tu świetnie. Ja się tu czuję fantastycznie z wami, naprawdę. Tylko potem stąd pojedziemy, nie? I teraz pytanie, co z tego? Jak cię zapytają, gdzie byłeś? Ilu z nas powie, a wiesz, na takim weekendzie byłem... Taki weekend, wiesz. Fajna okolica była, wiesz, zielono było... Fani ludzie ze mną byli, w ogóle wiesz, tańczyliśmy, bo no. Ktoś sobie pomyśli, no fajną majówkę miał, nie? Mecz był właśnie. Ligę mistrzów oglądaliśmy. Kochani, da się tak opowiedzieć o tym, że się nikt nie skapuje, w ogóle że z Panem Jezusem byliście, nie? Nie, kochani, i tak jest bardzo często. Jak to, że na trudno powiedzieć, słuchaj, wiesz, byłem na trzydniowych rekolekcjach. Jak to? To, co tam robiliście? Tańczyliśmy. I Oglądaliśmy becz. Tańczyliśmy wokół pana Jezusa. No coś ty. Jak na Sabacie Czarownic. I co tam było? No słuchaj, w ogóle no, śpiewali wszyscy, wiesz. I dwóch gości w sukienkach gadało. Transwestyci, nie? No nie no, kochani, bo dla części świata tak to brzmi w ogóle. To wszystko jest jakieś w ogóle po prostu jest jakieś absurdalne. Jakby co my czasem robimy, nie? Albo powiedzcie ludziom, na no, przykład ja to kocham takim niewierzącym, że w tym kawałku chleba to Bóg jest. Weźcie im to wytłumaczcie. Słuchaj, jeszcze siedziałem przez godzinę i patrzyłem na kawałek chleba. Bo ja wierzę, że tam jest Bóg obecny. Będziesz wariatem w pracy dla, dla, dla części ludzi. No właśnie, no porypało gościa. No. Patrzył, bułkę se kupił i patrzył w bułkę, nie? No nie, kochani, dla, dla części świata to dokładnie to oznacza. No to jest kawałek chleba, a my wierzymy, że to jest Bóg. I teraz mieć odwagę, mieć zdolność powiedzieć: A ja to kocham, nie musisz tego rozumieć. I nie oskarżać tego kogoś, że tego nie rozumie. Tylko to jest moje życie, ja się nie boję o nim mówić. Myślę, że bardzo wielu z nas ma z tym problem, kochani. I fajnie, żebyśmy tą szpilę dzisiaj trochę poczuli. I jak do domu wrócimy, to żebyśmy komuś o tym opowiedzieli. Dobra? Mm. Niedzielny entuzjazm chrześcijański, jak zawsze w modzie.